Siema, tu mam było Oskar, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest dzisiaj taki nietypowy film. Dzisiaj wam pokażę stworzone przeze mnie kabarety śmiechowe. Nie miałem jak wam pokazać tego, więc macie przed sobą czarny ekran, a więc posłuchajcie. Oj, Januszku, Januszku, gdzie ty byłeś? Mówi Graszynka. Mówi Janusz. No, Graszynko, ja w pracy byłem. Mówi Graszynka. A ty nie mogłeś szybciej przyjechać? Bo dziecko śpi nasze. Oj, mówi Janusz. Oj, Graszynko, już nie przesadzaj, no to tylko dziecko. A wiesz, no praca na mnie czeka. Mówi Graszynka. Oj, to, oj, to, oj, to, oj, to, oj, to, oj, tam. Mówi Janusz. Dobranoc. Mówi Graszynka. No halo, no gdzie ty jedziesz? To Janusz. Niestety Janusz poszedł się kłaść spać następnego ranka. Godzina 6:00. Mówi Janusz. Do roboty czas! Do roboty czas! Do roboty czas! Szybko jechać! Do warsztatu, tu. Lecz to było zaskakujące. Janusz tak głośno śpiewał, że obudził dziecko i wraz z Grażynkę. Mówi dziecko. Łe, łe, łe. Tato, obudziłeś mnie. Łe, łe. Mówi Grażynka. No już. Idź spać. Coś ty Janusz zarobił. Mówi Janusz. Oj, no bo wiesz, Grażynka, no dzisiaj jest drugi dzień w mojej nowej pracy. No i mówi Grażynka. I co? To tylko praca jakaś, głupia, no. Co ci może przeszkodzić zostać jeden dzień w domu? Mówi Janusz. No już nie przesadzaj, no. Chyba nie chcesz być biedna, chyba chcesz być bogata. No ale to mówi Grażynka. Ale to nie będziesz jeden dzień w domu, żeby popilnować dziecka, a do pracy sobie pójdziesz, tak? Mówi Janusz. Oj, nie przesadzaj. Wyszedł z domu. Mówi dziecko. Mamusiu, teraz ty mnie obudziłaś. Mówi Grażynka. Oj, cichaj, śpij. 3 godziny później. Mówi Janusz. Już wróciłem, mówi Grażynka. Coś ty tak szybko wrócił. Byłeś tylko w pracy 3 godzinki. Oj, no wiesz, no bo dzisiaj miałem mało w pracy, mówi Janusz. Mówi Grażynka. No to co, opiekuj się dzieckiem, bo ja wyjdę do pracy kolejny dzień. Oj, nie, mówi Janusz. Grażynka, no nie mogę, bo wiesz co, ja dzisiaj zaraz jadę właśnie do kina, a później do galerii. O Janusz, no, mówi Grażynka, nigdy się nie zaopiekujesz dzieckiem, tylko naprawdę musisz gdzieś jeździć? Oj, no, Grażynka, no, mówi Janusz. No, przepraszam, wyszedł. A więc to były moje kabarety śmiechowe. Jeżeli się zaśmieliście, to policzcie to, napiszcie w komentarzu, a ja się żegnam. Z wami pa!